Kalimera, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku witam Was z hotelu Ostra Beach Resort Spa na Krecie. Jesteśmy w Grecji i zapraszam Was do takiego małego tripu po tym hotelu. Ale wcześniej chciałbym powiedzieć parę takich słów, które Was nakręcą na to, żeby przyjeżdżać na Kretę w październiku. Dzisiaj, moi drodzy, jest z tego, co pamiętam, Adasiu, a w ogóle też pomaga mi prowadzić tego vloga mój asystent Adam. I który dzień? 28 chyba, tak? 28. 28, słuchajcie, kochani. 7. 27 października. Wyobraźcie sobie, jest 25 stopni teraz o godzinie, no, 30. Wyobraźcie sobie, co będzie pół. Będzie im koło 30 stopni. Więc fantastyczna pora, żeby przyjeżdżać też, słuchajcie, do Grecji w październiku, szczególnie na Krecie. I teraz tak, przede wszystkim, słuchajcie, hotele 5-gwiazdkowe mają dobre ceny, więc tym bardziej Was na takim fiszu będzie stać. Co tu robiłem też na Krecie przy okazji? Słuchajcie, odwiedzimy Rundę. Jestem tutaj w ogóle na fajnej imprezie, jako tym razem jako fotomedium, ponieważ mieliśmy fantastyczne zlecenie, słuchajcie, z biura podróży Grecos, które nam zaproponował zdokumentowanie eventu dotyczącego adventure dla agentów i familii dla pracowników. Wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie. Dzięki temu partnerowi pokażę Wam właśnie hotel Ostra Beach Resort Spa. Także zapraszam Was do tego tripu i o dziwo, nie zaczynam od recepcji jak większość produkcji, tylko tym razem zaczynamy, kochani, od plaży. Plaża jest niesamowicie ładna, piaszczysta, piasek jest ciemny, momentami jest świreczek, ale uwierzcie mi, że jak sznurkowałem, to woda była niesamowicie przeźroczysta. Piasek jest bardzo przyjemny i jest bardzo ciepły. Osoby, które mają problemy na przykład z kolanami, ze stawami, tu zapraszam w tym okresie, wrzesień, październik, ponieważ będą wygrzewać, będą bardzo zdrowe, a pamiętajcie, że woda morska to jest najlepszy magnes. Kiedyś spotkałem Adama Małysza, słuchajcie, na evencie i pytałem się Adama: Adam, co jest najlepszym lekarstwem po zmęczeniu dla sportowca? Adam powiedział mi: Olo, kąpiel w soli morskiej. Więc słuchajcie, za darmo macie taki tutaj spa i korzystacie z tego, więc zapraszam Was na tą plażę i do tego, żeby przyjechać do hotelu Ostra Beach Resort Spa na Krecie. Idziemy dalej. Wchodzę z plaży, trafiamy na to miejsce. Jest taki plac, można powiedzieć, taki animacyjno-rekreacyjny. Mamy tutaj basen, gdzie jest piłka siatkowa, ping-pong. Wieczorami tu są piękne white party, wieczory greckie, jest piękna scena, dobre grille. Tutaj mamy taki taras, gdzie można sobie potańczyć. Jest bar, który jest fajnie obsługiwany, jest bardzo szeroki, drinki na zamówienia i często tu są też dyskoteki. Także to jest takie miejsce hotelowe, gdzie można powiedzieć, ktoś lubi rekreację, animację, to tutaj się będzie czuł po prostu jak dom. Jedziemy dalej. Kochani, idąc dalej, spotkamy basen rekreacyjny i basen taki, można powiedzieć, familii. Jest mała zjeżdżalnia dla dzieci. Tutaj akuratnie też macie klub dla dzieciaków. Blisko też są te sporty wodne przy plaży. Siatkówka plażowa też tutaj jest też w okolicy przy plaży. Także tutaj to jest takie miejsce, gdzie jak na przykład potrzebujecie troszkę spokoju, a zarazem coś, żeby się działo, to będzie fajnie. Ponieważ możecie sobie nawet tutaj, jak nie lubicie na plaży leżeć, to możecie sobie leżeć przy basenie, iść na plaży i odwrotnie. Możecie sobie leżeć na plaży lub przyjść sobie blisko na basen. Także widzicie, area jest bardzo fajna, przestrzenna. Bardzo ustosunkowany bungalowy to u nas. Wszystko jest blisko, wszystko jest dostępne. Adam to tak troszeczkę teraz zrobi taki obrót, może to robić po światu, się nie przejmujcie, ale zobaczycie w miarę, jak to wszystko jest fajnie położone. Czyli ten, można powiedzieć, ten basen taki rekreacyjno sportowo. Jest tu wszystko bardzo blisko. I zobaczcie. Obracamy się i, kochani, zapraszam dalej, idziemy. Zdradzę Wam coś. Fajne wydarzenie w tym hotelu był pierwszy lead-up, który nakręciliśmy z moim asystentem Adamem. Adaś, co sądzisz o lead-upie? Świetna zabawa, integracyjna, doskonałe dla całej grupy, aktywujące zadanie, a na koniec można obejrzeć efekt po prostu na większym ekranie. Obiecuję, że Wam pokażę parę przybitek.
słuchajcie, to sprowadza mnie do jednej genialnej też jeszcze myśli i stwierdzenia, że hotel się nadaje na wyjazdy grupowe. Wspaniała sala konferencyjna. Świetny bar, świetne imprezy wieczorne, wine party, wieczory greckie powodują to, że wasi klienci, pracownicy, jeśli przejdą te wyjazdy szkoleniowe, będą zachwyceni tym miejscem, świetnie się zintegrują, więc hotel też genialnie się nadaje na wyjazdy integracyjne, służbowe, grupowe, eventowe, jakby to nie nazwać, przywoźcie tu nawet 300-500 osób, ewentualnie 50 czy 30, zależy jaką macie firmę, jaki potencjał, hotel jest pod tym kątem bardzo genialny i zapraszamy. Idąc w stronę już recepcji, pokażę wam budynki, w których będziecie notować. Zobaczcie, pięknie wykonane, wspaniała architektura w stylu greckim, piękne kamienie, wspaniała roślinność. Hotel w ogóle jest, jak widzicie, klubowy. Maksymalnie pierwsze piętro, budyneczki parterowe, nieduże, wygodne. Także jak najbardziej, słuchajcie, hotel polecam pod tym też kątem, że ma ten taki charakter właśnie taki klubowy, można powiedzieć domowy. Jest dużo prywatności na balkonach, w tych ogrodach, więc no, pod tym kątem jest naprawdę super. Zapraszam dalej i zobaczcie, tutaj już idziemy w kierunku restauracji. A dla tych, którzy są troszkę leniuszkami, mamy małe autka Melexa. Let's go! Elbera! Ela pamę. Pamę. Na południu Europy, słuchajcie, że wszędzie rosną oliwki, szczególnie w Grecji. Tu Sicily są bardzo dobre oliwy i oliwki, i z nich oczywiście oliwa później. A tak wygląda restauracja. Zobaczcie sobie, jak rozwali pięknie, na stereowo. A jednym z moich ulubionych miejsc w tym hotelu, w środkowej części jest bar Astra. Zobaczcie, piękny basenik, wyciszona muzyczka, drewniane leżaczki, można powiedzieć takie ufy w stylu hawajskim, karaibskim. Piękne zejście do wody. Tutaj możemy robić fajne sesje, takie pod kątem modelek, instagramek, pod kątem cygarskiego. Także fajne miejsce, myśmy tu mieli z Adamem fajny pokój, numer 3003. Który widać w tle? Widać w tle, bo tak. Po prawej stronie, no. Więc jak mieliśmy mało czasu na relaks, to żeśmy sobie tylko powrócili i tu się, słuchajcie, kupał się 5-10 minut, żeby się zrelaksował, wyciszył i szliśmy do pracy. Jeszcze pokażę wam parę przypitek na otoczenie tego baru, ponieważ też tu można prowadzić fajne rozmowy wieczorem. Siedzieć przy internecie i ewentualnie czasami tu jest jakaś mała dyskoteka czy taka chilloutowa muzyczka, więc można się wyciszyć, takie faktycznie sypialskie, greckie. Polecam to miejsce w tym hotelu. Co wam mogę polecić z greckiej alkoholi? Ja uwielbiam, słuchajcie, klasyczne uzo, domieszko wody, rycynę, wyżułem rycynę, Cipuro, taki lokalny bimber alkohol. I oczywiście mam też dobre piwa greckie typu Mythos. Większość z nich też jest bardzo dobra. A jeśli chodzi o jedzenie w tym hotelu, to na pewno będzie dobre, ponieważ jest tu centrum sadownictwa i ogrodnictwa, więc wszystkie produkty, które tutaj są bardzo świeże. A centralne miejsce tego hotelu, takie małe miasteczko, pokażę wam z tego miejsca. Zobaczcie. Po lewej stronie mam tawernę. Przy tawernie mam drogę. I tu mam sklep. I
powolutku zbliżamy się, kochani, do recepcji. Wynikają liwne. Tu mamy szklarnię z pomidorami, z warzywami. Wspomniałem wam, że to jest faktycznie centrum tutaj po prostu ogrodnictwa na Krecie. Właśnie ten widok to mi pokazuje, że tak naprawdę to Ostia, żywotność Ostia może być jest takim miasteczkiem. Nie czujecie się tutaj jak w hotelu, ale jak w małym miasteczku z atmosferą grecką. Ja albo hotel was wita, albo hotel rzeka. Ja poradnie w tym momencie was żegnam. Zobaczcie, piękne miejsce. Przyjazne, szerokie, jak przyjdziecie zawsze w ogóle tam zdjęcia dostaniecie, jakiś fajny soczek. Dobra, mamy salę konferencyjne. Kawiarenki. I jeszcze raz dziękuję wam. Do zobaczenia na kolejnym odcinku vloga. Zapraszam was na do Grecji, na Kretę, do Rzymu. Ostia Beach Restaurant. Wasz pan Aleksander. Pan tak. Czekam.